Cały czas pracują cztery niezależne rejestratory lotu, w tym jeden polskiej produkcji, który zaraz po katastrofie od razu znalazł się w Polsce i został przebadany przez naszych ekspertów. Ta czarna skrzynka nie rejestrowała emocji. Zapisywała sekunda po sekundzie wskazania tych najważniejszych przyrządów, które mieli przed sobą kapitan, drugi pilot i nawigator. To na jakiej wysokości, w którym momencie znajdował się samolot i to jakie czynności wykonywała wtedy załoga. To na podstawie tych danych eksperci odtworzyli tor lotu TU-154. Ponad kwadrans przed katastrofą załoga Tupolewa otrzymuje komunikat ze Smoleńska, że na lotnisku jest mgła, a widoczność ogranicza się do 400 metrów. Kapitan Protasiuk odpowiada rosyjskim kontrolerom, że spróbuje podejść do lądowania, ale jeżeli nie będzie pogody, odejdzie na drugi krąg. 550 metrów nad poziomem lotniska załoga dostaje komunikat od Jaka-40, że widoczność to już tylko 200 metrów. W tym momencie kapitan decyduje o włączeniu tak zwanego trybu automatycznego, choć zabraniała tego instrukcja samolotu. Tupolew zniża się coraz bardziej. Jest 2600 metrów od lotniska i znajduje się 150 metrów nad powierzchnią pasa. Według biegłych załoga w tym momencie, przy tej pogodzie, powinna przerwać zniżanie, by nie złamać uprawnień, które miał pilot. Gdy zszedł do wysokości 100 metrów, z wieży w Smoleńsku powinna paść komenda, by przerwał zniżanie. Nie pada, jest cisza. Samolot opada wtedy za szybko. 8 metrów na sekundę, znajduje się 75 metrów nad poziomem pasa lotniska. Eksperci, którzy badali polski rejestrator, jednoznacznie orzekli, że to był właśnie ostatni moment, w którym samolot zdążyłby jeszcze wzbić się i uniknąć zderzenia. 1935 metrów od pasa samolot według zapisów polskiej skrzynki jest już tylko 61 metrów nad poziomem lotniska. Załoga odczytywała tu komendy 100 i 90 metrów, co oznacza, że korzystali ze złego wysokościomierza, tego, który mierzył odległość do gruntu, a ten, jak widać, zaczął się wyraźnie obniżać. Tupolew jest 1,5 kilometra przed smoleńskim lotniskiem. Drugi pilot mówi tu odchodzimy. Według biegłych samolot był już zaledwie 30 metrów nad poziomem pasa i 80 od poziomu ziemi. Rejestrator nie zapisał jednak próby poderwania maszyny. Chwilę później jest już na poziomie pasa w wąwozie przed lotniskiem. Dopiero tu kontrolerzy wydają komendę, by się wznosił. Horyzont 101, gdy znajduje się 20 metrów nad ziemią, jest już, to bardzo ważne, ponad 6 metrów poniżej poziomu pasa. Według biegłych to tu pilot silnie ciągnie ster do siebie. 1099 metrów przed pasem. Tupolew ścina wierzchołek brzozy. To jednak nie miało wpływu na katastrofę. Miało kolejne zderzenie z pniem kolejnej brzozy przy prędkości 270 km na godzinę. 854 metry od pasa. Traci część lewego skrzydła. Zaczyna się obracać w lewo. Silnik zasysa gałęzie. Samolot jest już przechylony o prawie 90 stopni. Wznosi się mimo to na 23 metry. Ułamek sekundy później przechył to już 116 stopni. Uderza statecznikiem w topole. Obraca się dalej. Według polskich biegłych i danych z polskich skrzynek o 8:41 i 4 sekundy samolot zderza się z ziemią. Jest ponad 500 metrów od lotniska. Ta przygotowana przez nas prezentacja z momentami, w których ją zatrzymywaliśmy, by precyzyjnie pokazać niektóre momenty lotu, trwała 2,5 minuty. W rzeczywistości dramatyczna walka pilotów trwa dokładnie 13 sekund. Gdy próbowali jeszcze instynktownie poderwać samolot do góry i nie dopuścić do tego. Yeah.